Czy da się płynąć statkiem po trawie? Skąd Napoleon Bonaparte zarządzał Europą i gdzie wbito najsłynniejsze dwa nagie miecze? Dowiecie się tego, odwiedzając okolice Ostródy. Zapraszamy na jeden dzień na Mazurach. Nieraz zdarzało nam się poprawiać dzieci, że statkiem się płynie, a nie jedzie. Ale po wizycie na pochylniach w Buczyńcu i Kątach już nie jesteśmy tego tacy pewni. Bo czy statkiem po trawie się jedzie, czy jednak płynie? Odpuszczając filozoficzną dyskusję na ten temat, zajmijmy się samym kanałem. Po co tak naprawdę ten kanał? Coraz większy popyt na dobra po jeziorze Iławskiego, przede wszystkim drewno, zaczął interesować kupców z Gdańska i Elbląga, które w tym czasie były jednymi z najszybciej rozwijających się miast portowych. A rewolucja technologiczna spowodowała jeszcze większe zapotrzebowanie na transport dużych ładunków. Stąd w 1844 roku ruszają pierwsze prace nad budową szlaku wodnego z Elbląga do Ostródy. Największym wyzwaniem, jakie spotkało budowniczych, było wyrównanie poziomu naturalnych szlaków wodnych wynoszących prawie 100 metrów. Zamiast budowy ponad 30 śluz wodnych, zdecydowano się na wybudowanie innowacyjnych na ówczesne czasy 5 pochylni. Różnice poziomów statki pokonują na specjalnych wózkach umieszczonych na torach ciągnionych przez stalowe liny. Całość napędzana jest przez koła wodne, maszyny parowe i grawitację. Cała inwestycja została ukończona w 1881 roku. Kanał nie rozwinął w pełni swoich możliwości transportu towarów, gdyż w 1893 roku otwarto linię kolejową Elbląg-Morąg, co przełożyło się na mniejsze zainteresowanie transportem wodnym. Rozpoczęła się powoli era turystycznego wykorzystania kanału. Dziś można pokonać kanał elbląski kilkoma trasami turystycznymi. My polecamy szczególnie widowiskowy odcinek szlakiem dwóch pochylni, w czasie którego pokonacie dwukrotnie pochylnie w Buczyńcu i Kątach. Jest to świetna okazja, żeby w 2 godziny obejrzeć ten wspaniały zabytek techniki, wpisany na listę dóbr kultury narodowej. Tym bardziej, że pochylnie na kanale elbląskim są dziś już jedynymi tego typu na świecie, i to działającymi nieprzerwanie od ponad 150 lat.
Najsłynniejszym zabytkiem Ostródy jest stojący niemal w centrum miasta XIV-wieczny Zamek Krzyżacki. Nie należy on do monumentalnych budowli, tak jak na przykład Malbork, ale jest świetnym przykładem tzw. domu konwentu, siedziby administracyjnej, pełniącej również funkcje klasztorne dla przebywających tam członków zakonu. Warownię zbudowano na planie czworoboku o wymiarach 44 na 45 metrów. Wewnątrz zamku znajdowały się kaplica, mieszkanie komtura i refektarz, a ponadto kapitularz, dormitoria dla braci zakonnych i komnaty dla gości. Po bitwie pod Grunwaldem ostródzkim zamkiem na krótko władał książę Janusz Mazowiecki, ale we wrześniu 1410 roku zamek ponownie przejęli Krzyżacy. Później jeszcze kilkakrotnie zmieniali się jego włodarze. W 1807 roku zamek stał się, wprawdzie na krótko, ale zawsze, rezydencją Napoleona Bonaparte. Zajmował on pokój na pierwszym piętrze północnego skrzydła i stąd dowodził wojskiem i administrował cesarstwem. Zniszczony podczas II wojny światowej zamek odbudowano w latach 70. XX wieku. Obecnie na zamku znajduje się niewielkie muzeum, w którym obejrzeć możemy zabytki związane z przeszłością ziemi ostródzkiej, od najdawniejszych do czasów nam współczesnych. Prezentowane są zabytki pochodzące z wykopalisk archeologicznych prowadzonych na terenie zniszczonego pod koniec II wojny światowej zamku i ratusza. Niewiele jest tak dobrze znanych bitew stoczonych przez wojska polskie. Wszyscy wiemy o Jagielle, dwóch nagich mieczach i przeciągających się w nieskończoność nabożeństwach. Dobrze znamy datę 15 lipca 1410. Co zostało po tych ponad 600 latach? Cóż, pole jak pole, gdzie sięgnąć okiem trawa i górujące nad okolicą dwa pomniki. Pierwszy przedstawia twarze dwóch rycerzy wykute w granicie. Drugi to 11 30-metrowych masztów symbolizujących sztandary z chorągwiami wojsk Jagiełły i Witolda. Idąc od parkingu mijamy po drodze stertę głazów. Są to resztki cokołu pomnika grunwaldzkiego, wzniesionego w 1910 roku w Krakowie, a zniszczonego przez Niemców. Przy amfiteatrze znajduje się jeszcze 20-metrowa kamienna makieta przedstawiająca rozmieszczenie wojsk przed bitwą. Pod amfiteatrem mieszczą się muzeum oraz sala kinowa. Można tam zobaczyć kopie zbroi, w jakich walczono pod Grunwaldem w 1410 roku i nieliczne zabytki archeologiczne. Całość niestety nie powala. Zmienia się to jednak zdecydowanie w okolicach 15 lipca, gdy jak co roku stają naprzeciw siebie wojska krzyżackie i połączone armie Polska i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Obok słynnej inscenizacji bitwy
możecie wtedy wziąć udział w licznych imprezach towarzyszących. Tereny położone w zachodniej części Mazur na pograniczu z Warmią przyciągają nie tylko pięknymi jeziorami. Możecie tam znaleźć bardzo ciekawe zabytki techniki i historyczne budowle. Atutem tych terenów jest także bardzo dobry dojazd trasą S7. To idealne miejsce na krótki wypad regenerujący siły, jak i na dłuższy wypoczynek.